No dobrze, jest sobota wieczór, wreszcie mam trochę czasu, chociaż i tak jeszcze nie wyzdrowiałem, ale może coś się uda nagrać. Wróciłem wreszcie do podgrodzia, no i coś znalazłem, raczej kogoś. Wydaje mi się, że to jest ten gość z okrągłego stołu. Tak! No, Lanie! O kurde. It's me, Dialos. Answer me, would you? Ciekawe, czy mogłem tutaj wcześniej jakoś przyjść i ją znaleźć, żeby jeszcze żyła. Hello, friend. Tell me if you know, would you? The whereabouts of the hidden house of those despicable fiends. The recusants who hunt their fellow tarnished. They laid hands upon my servant Lanya, and I refuse to let the insult stand. The tale of House Hoslow is told in blood. I, Dialos, swear to deliver the message. Hoslow? They laid hands upon my servant Lanya. The tale of House Hoslow is told in... I, Di... Czyli mówisz, że ktoś ją zabił w PvP. ciekawe, czy ten Vare może ma coś na ten temat. Jakieś informacje. Właśnie. Tam ktoś stoi na dachu. Vare coś, no dał nam te palce do inwazji. Coś sugerował, żebyśmy ich użyli. Więc może spróbuję kogoś zabić w PvP. Zobaczyć. O, to jest item po prostu. No, czyli jednak no, tak jak mówiłem, na pewno tutaj wszystkiego dogłębnie nie zwiedziłem. Magiczny smar. Dobra, tak czy inaczej. A! No jeszcze kilka ciekawych komentarzy. W sumie to tak. Podobno te kwiatki. Nie wiem czy te, ale sprawdzimy. Tylko się odsunę. Są wrażliwe na truciznę. Ja to gdzieś czytałem. Gdzieś coś takiego czytałem. Mam jakieś zatrute sztylety? Jak nie, to skraftujemy może. Jakieś tam... Trochę ich mogę mieć. Dobra. Nie wiem, czy to wystarczy. Dobra, najpierw przetestujmy, czy faktycznie, nie wiem czy na te to działa, ale one też trują, więc powinno chyba działać. Aha, bym tylko trafił. No to trzeba by je zatruć, podejrzewam. Nie wiem. No dobra, na te to jakoś tak nie do końca. No nie wiem. Coś nie działa, podobno. Chyba, że to chodzi o te duże kwiatki. Tak może być. Bo właśnie też mi się przypomniało, że gdzieś coś takiego czytałem w jakiejś z tych notatek od kupców, ale kuźwa... Tu gdzieś butelka, ruiny... Tak... grawitacja. A, moc grawitacji, okej. Lądowe osłonice. To było o tych. Właśnie trucizna spowoduje, że pękną. To o tych takich tych jajach, co plują trucizną. Nie o kwiatkach. Rozumiem. Nie wiem jeszcze o co chodzi z tymi obrazami różnymi. Plus jeszcze chyba od tego samego człowieka, sorry, że nie pamiętam, Nika, był komentarz, żeby w nocy się udać do tego rycerza, który nam w Stormveilu te sztuki walki sprzedawał,
Może tam coś się stanie. No nic, tak czy inaczej pochodzę jeszcze tutaj w stronę może tego tej głównej struktury. Tam też raczej nie obszedłem wszystkiego, a potem właśnie idziemy może właśnie do tego Bernala, tak chyba się nazywał ten rycerz. No proszę, tu jest jakiś item. Arteria. Plus żółwik. Właśnie, tak sobie ostatnio pomyślałem. I skrzynkę widzę. O kurde. Że ja w ogóle nie próbowałem parować. O kurde, co ta tarcza potrafi? Nie wiem. Ale nie potrafi parować. Co tu mamy? No, też coś fioletowego. O! Kolejna książka z błyskamieniami. Niestety będę jeszcze harkać i smarkać trochę. Zamrażający smar był już wcześniej, a to jest smar do tarczy. Magiczny garnek. A, czyli rzucające, znaczy bomby magiczne. Spoko, spoko. Dobra, zwiedzamy dalej. O, przetestujmy. O, o, o. Zadziała. Chociaż... Cztery zatrute sztylety. Nie opłaca się. O, jakieś twarde szkielety w miarę. Dobra, gościu, wkurzasz mnie. Jest na backstabika. Jest ich więcej. WTF? Skąd się tego tyle nalęgło? Aha! Fantastycznie! A, bo tu jest jakiś item. Krystaliczny mech. Nic takiego fascynującego. No, nie mogę tu summonować, szkoda. Aha, właśnie. Trochę ich tu jest. Nie wiem, czy chce mi się ich wykańczać wszystkich. Prawdę mówiąc, tak średnio. Gdyby się dało summonować gdzieś tutaj, to jeszcze, jeszcze. A tak. Ciekawe. No chodź tu. Dobra, spróbuję ich zabić. Aż mu głowa odpadła. Zabawne. Co? Blokowałem, bez przesady. Wcześniej miałem amulet, talizman, który wzmacnia ataki z konia. I nawet spory efekt on ma. No ale teraz sobie założyłem ten, co leczy przy krytykach.
to jest to bardziej użyteczne w takich normalnych walkach jakiś tam. Nie. Możecie przestać? Co to za zasięg? Bez jaj. Jeszcze coś? Hamuwa. Już? Chyba jeszcze byli jacyś właśnie ci patafiani. Dobra, z tobą to już się w ten sposób rozprawimy. Mam jeszcze kosiarz jeden. Sporo ich tu. Nie. Nic z tych rzeczy. No, mam trochę run. Może by wypadało to jakoś wydać. Ostatnio właśnie coś tam sobie rozważałem, czy by... Może troszkę many więcej sobie nie dać, żeby móc jakieś ciekawsze techniki w ogóle wykonywać. Bo tak po zrobieniu jednego samona to ja już nie mam many, więc... Może coś takiego. Co to w ogóle jest? Aha. Czy coś tu jest? Bo nie sądzę, żeby te szkielety pilnowały tylko jakiegoś krystalicznego mchu, który już widziałem gdzieś chyba wcześniej. A? Myślałem, że coś tu się świeci, ale nie. No nie wiem, może akurat to nic tutaj nie było ciekawego. O, dobra wiadomość. Kolejna skrzyneczka. Podejrzewam, że trzeba to było w ten sposób zrobić. No, dzięki Sherlocku. Kluczyk, bardzo miło. Nie wiem, czy tam byłem, ale ogólnie właśnie jakby tutaj na dole tej właściwej wioski, tego podgrodzia, to raczej mnie nie było, żeby jakoś tak tu dokładnie przeszukać teren. Jest nawet i ognisko, którego nie znalazłem wcześniej. Dobrze, dobrze. Północne podgrodzie, jest południowa brama. To było podgrodzie po prostu. Ta dzielnica świątynna też chyba jeszcze jest taka średnio przeszukana. Tak, tutaj ostatnio chodziłem, przynajmniej brzegiem. Samym jeziorkiem niekoniecznie. Święte. Noc się przyda. O kurde. Wczesna pora dnia, dobra. Czyżby kolejny ptak, albo coś w ten deseń? Dobra, może tak level. Stać mnie na jeden. Witalność. Chciałbym chyba ją... Na razie mi to daje 40 punkty. Umysł to właśnie jest mana. Ewentualnie do 25 te rzeczy. Siła, zręczność. Dobra, życie do... Znaczy witalność do 30 podciągnijmy.
a potem pomyślimy do zmroku. Coś tu podobno ma być. Więc jeśli coś ma być, to spróbujmy właśnie amulet, talizman do ataku z konia. Widzę jakieś plamy krwi. Może kolejna nocna straż? Co? No nie wiem, nie wiem. Jakaś tam wiadomość mówiła, że przyda się święte. Czy chodzi o święte obrażenia? Zbliża się most. No tak, most. Most jest. Czy on też prowadzi do tej świętej wieży? Czy to jest ta wieża, czy to jest akademia? Raczej nie, to jest akademia. No właśnie, mamy to mauzoleum całe. O! A co to jest? To był teleport gdzieś chyba. Czy to jest ten teleport? Nie, po prostu jakiś patyk, korzeń, pień. Teleport był tutaj raczej. No ja tutaj sobie wcześniej chodziłem. Była jaskinia z tym kryształnikiem. Właśnie. Nie wiem, czy a propos tych meduz... Czy one pilnowały tej jaskini? Przy tobą kwiat. Wszystkie nie są jeszcze agresywne, ale pewnie niedługo się staną. Tam jest czerwona. Mrok pies. No coś tu jest. Dobra, zabijmy tą czerwoną. Ciekawe, czy biała się stanie agresywna. Of course. Czy wszystkie się staną agresywne? Dobra, trzeba będzie je zabić. Ośmiornica. Nie wiem, czy mówią o tym, czy tam coś na dole, czy o tych meduzach. Czy one strzelają trucizną, czy czymś innym, czy w ogóle nie strzelają. Spróbujmy z tą się zabawić. Poprzednie to strzelały truciznami głównie. Konwalia. Spoko, spoko. Kurde, jaka poświata. Aha, tutaj mauzoleum sobie chodzi. Wciąż jeszcze nie wiem, co z nim zrobić. Okej. Okay. Co dalej? Czy to wszystkie? O, coś tam jest. One tam jakby nas prowadzą. Czy to nie będzie ta jaskinia? Po prostu nie. Jaskinia była tam. Kryształowy tunel. Pies. Czy chodzi o jakieś zwykłe małe psy, czy jakiegoś bossa, minibossa? Zaraz pewnie się dowiemy.
Halo? O, jednak trują. Ała! No ale dobra, to nie jest jakieś bardzo groźne. Co? O, myślałem, że to plamy krwi. Ale nie, to są arterie. Zdrada. No, halo. Gdzie te psy niby jakieś? Może są. Oho. Pozwolisz, że nie będę tam nad krawędzią przepaści siedział. Dobra. Czy tam coś jest? Nie wiem. Dziwne to. No i o co chodzi? No dobra, no kwiatki są w miarę cenne, ale myślałem, że to będzie coś ciekawszego. Najbardziej mnie niepokoi, że żadnych psów nie było. Chwila, czy już jest dzień? Nie, to jest noc. Więc dobra, też nie wiem, o co chodziło z tą nocą, że nam tam kazali w nocy sobie chodzić gdzieś. Okej. Chwila. A, to te. Te pokurcze. Upierdliwe, bo walą tymi właśnie czarami. A jest ich tu sporo. Aha. Dokładnie. Co, nie mogę summonować nawet? Ale lipa. Ale chamstwo, kuźwa! Nienawidzę tego. Zdychać, kurna! No, zaraz ja będę zdychał. Nie wierzę. Może to czas na helikopter? Nie. O, jeszcze ty żyjesz. Czy to w ogóle cokolwiek było? Jakieś słoneczniki? I co? Jak na razie nic poza tym. To by się zgadzało. No nie wiem. Nic tam nie znalazłem. Poza paroma kwiatkami. Więc o co tam chodziło z tą nocą? Coś się dzieje w nocy, bo na razie to nic nie widzę. Czy
chodziło. Nie no, Ptaszyl to był w ogóle gdzieś tam, gdzie indziej. Gdzie? Nie wiem. Ale bardziej w tej lewej części. Więc nie wiem, co tutaj się może dziać w nocy. Aha! Okej, okay, już wiem. W sumie trochę mało mam teges. HP-ków, znaczy flaszek. No dobra. Ten jest jakiś lepsiejszy. Aha. Mrozem zieje. Nie widzę. Pani krole. O, to mnie złapało. Nic nie widzę wciąż. Bo jestem kuźwa gdzieś. Się zaklinowałem. Dobra, to nie jest dobry teren na walkę. Proszę spierdzielać. Nie no, musimy w ogóle najlepiej znaleźć jakieś miejsce, gdzie się da samonować. Serio? Aha, no to umieramy. Co to za lasery? No ale ciekawe, ciekawe. Może się uda?
nie widzę. O fuck. No. Myślałem, że nie dam rady. Może powinienem był zachować te... te święte butelki na drugą fazę, bo nie spodziewałem się, że będzie miał drugą fazę. Właśnie butelkami go skosiłem tam mniej więcej do połowy. Potem zaczęło się trochę trudniej, no ale... jakoś poszło. Jeśli znajdę wiadomość, która mówiła o świętych obrażeniach, to zdecydowanie zrejtuję, bo to była bardzo dobra wiadomość. No nie wiem, czy to znajdę. Dostaliśmy jakiś czar. Starożytna animozja, też jakaś zew animozji. Duchy zemsty. A, to są te, co... To 34 inta, o Boże. Hordy duchów. No to jakiś ten czar, który on robił. Ładowanie zwiększa siłę. Czar sług śmierci. Są one pozostałościami pradawnego uroku śmierci, wygrzebanymi z ognia duchów przez ptaki śmierci. Dobra, odpocznijmy i zwiedzamy dalej. Okej, jestem tutaj teraz na północ od, w sumie od Akademii. Jeszcze tej wioski podgrodziowej całkowicie tam nie odwiedziłem. Dobra. Co? Zaczyna się, o Jezus, jak ja was nienawidzę. Nie, nie żółwie. Najgorsze moby normalnie. Kuźwa, te czary to na kilometry lecą po prostu. Co za kało. Jestem ciekaw, czy można to zablokować. Czy to jest jakieś fizyczne? Pewnie nie. No. Zdychaj. To się rzuca w sekundę. Po prostu. Z tego co widzę. Ja pierdziele. Co za żałość. No i czas umierać widzę. Za... Nie no, to są moje jak na razie chyba najbardziej znienawidzone moby, głównie dlatego, że występują w takich chmarach, kurde, miliona. Weź tutaj żyj. No właśnie, weź żyj. Muszę kogoś zabić, bo to się nigdy nie skończy. O! Bardzo ładnie. Szok. Najgorzej. Co za żałość. Jaki pies. Czy tam jest? Nie, to chyba tylko gałąź. Myślałem, że to summoning pool. No nic. No więc czego kuźwa oni tutaj tak pilnowali? Że po prostu... masakra.
Grobny fiołek, ale to oni wyrzucają po prostu. Może tu będzie jakieś tylne wejście do akademii w sumie? Jesteśmy pod tym mostem. Tu są kryształki jakieś, zaraz się nimi zainteresuję. Ale najpierw sprawdzę, czy tutaj czegoś nie ma. Świetliki. Uważaj ręce. Widzę tam ślimaki. Te magiczne. Ale niewiele poza tym. No, może coś tam jeszcze jest. Zobaczmy. Nie, chwila, nic tam już nie ma. A z tej strony. Ślepy zaułek. No, wszystko na to wskazuje, chociaż to trochę dziwne. Będą tutaj kryształniki jakieś. Coś tam widzę, ale czy to po prostu korzeń? Jakoś dziwnie wyglądający. Coś tam się rusza. Czy to żółwio ludzie? O, to jest żabki. Lilika Mikeli. Aha, to nie żółwie ludzie, to te. O Jezus, nie. Więcej was. Kocham to. Dzwoni na swój pogrzeb. Aha, fajnie. No. Traw go, kuźwa! Dobra, gdzie jesteś? Dobra. Aha, jeszcze... Co to było? Interesujące. No, ale to chyba absolutnie nic nam nie daje. Nie sądzę, żeby tam się dało wejść. A z zejściem też może być problem. Ale widzę, że przy pomocy konia to można pewnie jakieś dziwne skipy robić. Chciałbym jakiegoś speedruna zobaczyć. O, co tu się dzieje? A, po prostu krew. Gdzie ja jestem? W ogóle na północ od akademii. Wśród kryształów. O, tu były te ślimaczki. Dobra, pozwolę wam żyć chyba. Od tej strony szedłem. O, coś tam widzę. Ośmiornice. Czyli co, to będzie prowadziło do wieży? W sumie nie wiem dokąd. Plamy krwi. Dobra, pochodzimy na razie sobie. No, a, to są te homaro krewetki. Oczywiście mam już klucz do akademii, więc mogę tam iść, ale... Po co się śpieszyć?
A tutaj wrócilibyśmy do ptaka i tego ogniska. Tu gdzieś w tą stronę jest mauzoleum. Przy tym, po tej stronie mostu. Więc może na razie pozwiedzam pod mostem. Pomaro krewetki i kapliczka. O, i ognisko. Dobrze, dobrze. Więc odhaczmy to. Pyk. No już 17 tysięcy. W sumie za tego ptaka pewnie. Estakada wschodniej bramy. Dobra, trzeba by do tej kapliczki jakoś się dostać. Żeby robaczki nas nie zobaczyły. Stealth. Nic nie widzicie. Z nimi chyba nie ma wielkiego sensu walczyć. Nie wiem, może akurat wyrzucają jakąś rzadką i fajną rzecz, ale śmiem wątpić. Znów będą jakieś te kowalskie? Tak. No dobra. Tu jest kolejna jakaś wieżyczka. Tu był kryształowy tunel. Chwila, chwila. Czy ja kojarzę tą staruchę? Nie wiem. Chodźmy może tu do wieży. Czy w niej też będzie jakiś ten kamień? Jak on tam się nazywa? Pamięci? Czy coś, co zwiększa sloty na czary? Większość wieżyczek, które tak wyglądały, miała jakieś takie kamienie. Dobra, trochę ciemno jest, jednak noc bywa upierdliwa. Tutaj to w ogóle tak jakby super mgła jakaś się działa. TF. Jak tam wejść? Od północy. Co tu się dzieje? To są te błyskawicowe. Dokładnie. Ała. Ło, ciekawe. A, bo jestem w wodzie, to dlatego. Śmieszne, dobra. Tam są żółwio ludzie, to całkiem sporo. Ale najpierw spróbujmy dostać się na tą wyspę. Nie wygląda to tak trywialnie. Jestem ciekaw, czy jak zestrzelę balon od razu, to one wszystkie umrą. No. Czy spadną na ziemię? Niestety spadną na ziemię, a szkoda. Myślałem, że jestem sprytny. Chyba dzień się robi? Nie, późna noc. Nie rozumiem czasami, jak to wszystko działa. Ta wieża też jest zapieczętowana. Dobra, odpocznijmy, bo nie ma powodu, żeby nie odpocząć. Na level jeszcze nie stać, ale już prawie. Jak to się nazywa? Wyspa Czarodzieja po prostu. No ciekawe. Jakiego czarodzieja? Czarodzieja, który nie jest w akademii. O, kolejna książka.
chociażby wiadomość. Wskazówka, może spróbuj tego. Co to ma znaczyć? Znowu trzy mądre bestie, okej. Okay. Ostatnio to były jakieś takie trzy duchowe żółwie. Czy wy jesteście mądrymi bestiami? Nie mogę ich targetować. Pewnie mi wskażą, gdzie. Cześć. Czy on chce mnie atakować? Okej. Okay. Never mind. O, teraz już mogę. To nie rozumiem. Już jeszcze do końca nie zespawnowali. Ale hamuwa. Dobra, widzę, że to się w nieskończoność będzie spawnować. O! Widzę, że ich sporo ich tu jest. Ale widzę też żółwika. Cześć. O! To był jeden. No dobra. Czy mam amulet na leczenie z krytyków? Tu widzę jakieś wiadomości. Czyżby tu był kolejny? Backstabik. Pozwólcie się podleczyć troszeczkę. Kurde, sporo ich tu. Dobra. Tu przyda się góra. Ale czy coś tu jest? Poza szkieletem. Czy tam jest ognisko? Czy to było już to odpalone? Chyba to odpalone. No dobra, to szukamy. Tu jest wejście. No, dam znać, jak znajdę coś. O! Na drzewie siedzi. Żółw na drzewie. Nice. Dobra, to są dwa. Czy trzeci też będzie na drzewie? Czyżby był tam na dole? Tak! Oczywiście nie wiem czemu, ale w Elden Ringu żółwie to są psy. Wszyscy mówią psy na żółwie. Z ciekawości. Czy to są moje? Jakieś tam ratingi marne, ale właśnie, czy nie ma po prostu słowa żółw, którego można użyć? Czemu wszyscy mówią, że pies? Więc to tak, to na pewno będzie kamień zwiększający sloty na czary. Znów, mi się raczej nie przyda, ale właśnie nie wiem, czy w ogóle jest tutaj jakiś New Game Plus, czy coś. Cholera wie. Wiem, że można respekować postać. Ostatnio znalazłem jakiś item do tego, więc może się kiedyś przerobię na jakąś bardziej magiczną klasę. Obrazy. (Grym)
Jestem ciekaw, kto pierwszy zaczął nazywanie żółwi psami. Czy coś tu będzie? O, plama krwi. Ktoś się pośliznął? Zawsze trzeba też drugą stronę obczaić. Już myślałem, że jakaś niewidzialna ściana. No cóż, nic tu nie ma. Ale sprawdzać warto. Teraz, kiedy można skakać, no to zdecydowanie. Nie ma pułapki. Nie, no będzie kamień, no. Cóż innego. Niczego się innego nie spodziewałem, ale spoko. Dobra, tutaj nie pójdziemy. Więc. Dobra, zwiedźmy teraz północ tej wysepki jeszcze. Potem wrócę w końcu znowu do... Dlatego zostałem sobie na koniec to podgrodzie, bo... Po prostu, kiedy już tam pójdę, to wejdę do akademii i zobaczę, co tam się dzieje. Więc zostawiam to sobie na koniec. Jeszcze jakieś znaczniki? Właśnie. Tutaj. Teraz, kiedy mam mapę, to widzę rzeczy. Coś, co wygląda jak Evergaole trochę, ale to chyba nie jest to. Próbowałem tam iść z wioski albinauryków, ale to jest po prostu skała. Więc trzeba jakoś od innej strony tam dojść. Nie wiem. Od której. Tu też coś jest. Jakieś, nie wiem, wieżyczki. Nie wiem, jak tam dojść. Tak czy inaczej. Ciekawe, że tutaj płomyk nam wskazuje na północ. Pewnie tu. No, ośmiornice. Gdzie były te takie wysepki z żółwiami? Aha, tam jeszcze bardziej z tej strony, na północnym wschodzie bardziej. No i mam też całą właśnie tą tutaj, ten teren do obczajenia, gdzie mnie teleportowało ostatnio. Ale nie zwiedziłem tam. O! Ten kamień wygląda jak... Znaczy, ta ruina wygląda jakby tu się ptak śmierci spawnował. Z tego, co pamiętam, te poprzednie ptaszki, to może tak być. Chociaż, no, był tu już jeden ptak, więc... Podejrzewam, że... więcej nie będzie. Widzę tutaj żółwie. Chyba. Gdzieś chodziły. Tam chodzą, a tutaj no, też. Jolo! Co? Blokowałem nieładnie. Posrało cię, gościu? Co to było? Czy wy tu czegoś pilnujecie, czy tak sobie siedzicie? Czy tam jest na dole? Ogólnie w tym jeziorku jakieś takie dziwne dźwięki często słychać, jakieś, w sumie nie wiem. Czy to jest rechotanie żab, czy cholera wie co. O! No ja, jednak coś tu jest. Czy da się reakcję łańcuchową wywołać? Podejrzewam, że tak. Gdzie te moje sztylety? Tylko jakby to zrobić? Kogo by tu... Nie wiem, jaki zasięg ma ta ich eksplozja. O, w ciebie spróbuję. No, no, no. Dajesz.
Chyba zadziała. No to spoko. No jest to satysfakcjonujące. Trzeba przyznać. Czas na łajno. No chyba jakiś, myślałem, że żółwi zatruły. Ale niekoniecznie. Aha. Nie ma cennego przedmiotu. No coś tu jest, ale... Stary kieł. Aha. Niestety faktycznie niesamowite to nie było. O, o, właśnie, trucizna. Dobry tips. No, ciekawe, czy na ośmiornicę też na przykład działa trucizna, albo nie wiem, coś innego. Coś musi na nie działać. Co? No, czyli tutaj nic nie było ciekawego, a w tej drugiej ruince to była ta? Nie wiem. Nie, tam jeszcze coś było. O, ważki. Dawno na nie się nie wściekałem. Dobra, zobaczmy tutaj jeszcze przy ścianie. Czy czegoś nie ma? Jakaś jaskinia? O. No, jaskinia. Aha, to są te elektryczne kwiatki. I to już pewnie do mauzoleum dojdziemy tędy, bo jest most. Więc raczej... To by było na tyle. Ja, okej. Okay. Chwila, chwila, tu jest też portal. Nie, to nie jest portal. To jest truchło. O! Trzy ponure. Miło. Właśnie, co z tymi duchami? Chyba, czy da się ich jakoś wyeliminować? Hmm. Dobra, później się zajmę mauzoleum. Może ktoś tu jakąś wiadomość zostawi. Która wyjaśnia, co się z tym robi. Ale druga wyspa żółwio ludzi. Potem nie wiem, czy pójdę dalej na północ, czy może w końcu do Podgrodzia i Akademii. Żółwiki tutaj sobie spacerują. Da się was zbackstabować. Pudło. Też pudło. Właśnie. Czy ta tarcza? No nie. Ta tarcza nie ma parowania. Naprawdę? No nie ma. Muszę w końcu poćwiczyć parowanie, bo tak w ogóle zapomniałem, że takie coś istnieje. I tak sobie jak edytowałem ostatnio i na przykład walka z tym rycerzem Tygla, czy tam Crucible Knight, gdzie ciężko mi było znaleźć jakiś opening, to pewnie tam by się parowanie na przykład przydało. No. Dobra, spore stado, w tym żółwiki z jakimiś wielkimi maczugami. Interesująco to wygląda. Ciekawe, czy da się to zdobyć jako broń. Cześć. Ha, ha, ha.
Podejrzewam, że jest szansa, że to wyrzucą. To byłaby interesująca broń. Pudło. A ty co? Był chyba jeszcze jeden z tą wielką pałą gdzieś tam. Idźmy na górę. Krabiki. Jest jakiś item. Gdzie ten drugi? O, ten coś wyrzucił. Czy to są niby albinaurycy? Że jakieś te skrzepy wyrzucają?